Witam bardzo serdecznie w Disciples 2 i w kolejnym odcinku z kampanii Hord Nieumarłych Panią Upiorzycą. Mam bardzo mało many. Nie mam też many runicznej, którą mogłem przejąć po pokonaniu takiego czegoś jak ten centaur włócznik. Zaraz mogę stracić manę piekielną. Bardzo bym nie chciał tego, no ale szykuję się na to właśnie. Nie wiem, co mają ci bohaterowie. A moja upiorzyca jest ranna po ostatnich walkach w turze legionów, w ostatnim odcinku. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie by tutaj teraz się przemieścić tym naszym bohaterem, Kościejem. No to raczej nie są jacyś silni bohaterowie, więc mogę spokojnie nawet na ślepo wejść. Otóż właśnie, to jest tam jakiś zwykły, zwyczajny doradca. Wziąłem czekanie tylko po to, żeby upewnić się, który z opętanych będzie brał obronę. Ciebie na pewno trzeba będzie sparaliżować, żebyś nie uciekł. Ale no szkoda, że się to nie powiodło. To zabijmy chociaż jednego opętanego. No. Tyle wygrać. No to oczywiście się im udało. No ale ty i tak nie uciekniesz za daleko, bo tutaj przejście jest zablokowane. Przydałoby się mieć złodzieja. Dużo by się przydało rzeczy, przydałyby się eliksiry wskrzeszające, bo teraz będę musiał wydać 6 stówek. Dodatkowo jeszcze się nie udało zdobyć wojownika szkieletów. No trzeba będzie czekać. 250 mam naturę, więc tam jeszcze zostanie jakieś 100 sztuk złota. No i tu by się przydało jednak mieć kogoś, kto by pilnował tego wszystkiego. Ale nie ma na to pieniędzy. Ale chyba nie będzie złym pomysłem, żeby jednak wybrać się na legiony. Gdzie można zrobić porządek na północnych ziemiach i wtedy stamtąd już nie będzie nic przychodziło na moje tereny. To, że te tiamaty są w miastach, to nie będzie akurat problemem, bo oni cały czas będą ich bronić. Więc oni nagle nie zaczną się poruszać i atakować. Bardziej interesuje mnie pokonanie tych dowódców silniejszych, których posiadają legiony. No to oczywiście będzie usuwanie rusk. No. Na razie jeszcze nie stracę tej many piekielnej, w następnej turze już niestety tak się stanie. No i przejmie to Imperium, no bo ten rózgowicz klanów zdejmie rózgę. I tyle zrobi. A w następnej turze Imperium rozpocznie szybciej i przejmie mi to. No tutaj też by się przydało szpiega wysłać i tak dalej. Mogłem w sumie szkieleta nawet sobie tam ustawić. Ale czy ja wiem? O kurde, ty mnie atakujesz. No chyba to jest jeszcze kolejny jakiś silny dowódca. Nie. No to po co mi rzucał te czary? Najczęściej rzucają czary po to, żeby zaatakować, a tutaj po prostu sobie rzucił. Nie wiem. Takie taktyki bota. Nieraz potrafi zaskoczyć, tak jak na końcu poprzedniego odcinka. Rzeczywiście sam mnie zaatakował. No i też miałem nieco szczęścia, że to się powiodło, bo gdyby mi zginął drugi nekromanta, który na szczęście zdążył zaatakować i przeżyć, no to byłoby krucho w tej walce. No nic, na razie tutaj to przez te parę odcinków to będzie przedzieranie się przez legiony i próba bronienia tego, co mam. No i tu trzeba niestety, ale klapnąć troszeczkę w tej stolicy. Kogoś by tu trzeba było uzdrowić za tą resztę, ale nie będzie to miało sensu. Najlepiej byłoby mi to rozdzielić na jakoś na pół.
za dużo, to ciebie tu nie uzdrowię. A bardziej bym chyba wolał zombiaka. Przynajmniej częściowo. A i tak procentowo to się będzie rozkładać. On ma tylko jeden punkt życia, więc będzie musiał trochę siedzieć w tej stolicy. Dobrze byłoby też coś tutaj pokonać. Może. No i ty mi też tutaj trochę ran zrobiłeś. Ty jesteś na pewno na wyższym poziomie, bo w sumie spory kawałek przyszedłeś. Chociaż nie, no ty latasz, byłeś gdzieś tu. Może nie jesteś jakiś wysokopoziomowy. Dobra, powiedzmy, że tak jest. No i co tutaj zrobić teraz? No mogę w sumie ustawić tutaj szkielet, coś mi to może da, ale jedynie tylko przyblokuję te isuele wszystkie. Bo wtedy on będzie chciał pewnie dalej pobiec ten różdżkarz klanów. No dobra, powiedzmy, że cię przyblokuję w ten sposób. Chociaż nie, to nie było najlepsze wyjście, bo ona może tędy sobie przejść, prawda? No może. Więc lepiej, gdyby się ustawić. W ten sposób też nie do końca. Musiałbym zaatakować ją tak naprawdę. Ale to nie ma sensu, bo i tak się będę wycofywał. Kurde. I tak zostanę tą jedną kratkę z tyłu. Jeszcze dostałeś rycerza. Dobra, to nawet może i lepiej. Ale nie, w sumie chyba nie przejdziesz. Przejdziesz tędy. Dobra, nic mi to nie dało tak naprawdę. Przekombinowałem tylko tym sposobem. No trudny to wybór, bo muszę zostawić jakieś ziemię. Niestety. Na pastwę losu. Albo po prostu mógłby tutaj kościej przyjść. Przynajmniej przez jakiś czas tego popilnować, co tu jest. Przed klanami Imperium, przynajmniej przed tymi Rózgowiczami, bo... No bo walki z dowódcami akurat... No, nie będą dla niego możliwe do zrobienia. Więc miejmy nadzieję, że tutaj nic silnego nie przyjdzie. Przynajmniej przez jakiś czas. Dopóki się nie uporamy z legionami. No właśnie, to mi nic nie dało. Jedynie tylko tyle, że one zatoczyły teraz kółko, ale w następnej turze i tak będą ruszać dalej. Przecież ten Rózgowicz klanów ustawi tutaj rózgę. Uniemożliwi to ruch imperialnym archanielicom, więc one pójdą dalej. I będą chciały mi przejąć złoto. No i tutaj się legiony kręcą. No nawet mógłbym się skupić w sumie na tych klanach i tak dalej, bo oni tutaj nie robią nic szczególnego. Ci przeciwnicy. No nie da się być w kilku miejscach naraz głównym dowódcą. Po prostu. Kościeja trzeba po prostu tu wycofać i tyle. Ja sobie będzie tam przez jakiś czas, myślę, że będzie w stanie tutaj sobie radzić. No oczywiście zabrane zasoby, idą kolejni Rózgowicze. To jakiś Pegas, który się nie ruszył. Bo gdyby oni byli w stanie wojny, to tutaj tak szybko by nie przyszli. Bo tłukliby się między sobą by te rózgi tam rozkradali i tak dalej. No a tutaj no to... Co tutaj paladny chce? Jak już wiecie, jesteśmy dobrze przygotowani. Nic nas nie złamie. To wasza ostatnia szansa, by się wycofać. Porzućcie swą misję i odejdźcie. No, jesteśmy na samym końcu naszego celu. Skoro powiedziałeś, że mamy się teraz wycofać, no to my cię usłuchamy oczywiście. Nie po to sobie zadawaliśmy tyle trudu, żeby teraz po prostu, no, wykonywać tą misję. No, wycofamy się grzecznie. Żaden śmiertelnik nie pojmie naszego zadania. Zejdźcie nam z drogi. Musimy przywrócić Galeana do życia. Wasze zaślepienie przyniesie wam zgubę. Nikt nie pokona naszej świętej armii. No, z tym to ja już bym tak polemizował, no ale dobra.
pościeju. Ile ty tam będziesz szedł? Co ty? Ach, no niestety, nie masz latania ani żadnej żeglugi, dlatego to ci będzie tyle zajmowało czasu. Ale tędy nie będzie szybciej, naprawdę? A, bo tędy nie możesz przejść, dlatego musisz takie kółka zataczać. No chyba cię pogięło coś. W sumie to bym nawet wlazł w to wszystko. Wyślę też szpiega tak naprawdę, bo przynajmniej do Imperium. Dobra. Później się do klanów przemieszczę. Kto tu jest lepszy? Ty z Gierkiem, ty jesteś z rycerzem. Ciekawe, czy nam będzie walczyć. Na pewno nie zabijemy zombiakami i szkieletami, więc niech zombiak się broni. Bronią się, dobra. W porządku. To mi odpowiada. Nie będzie niepotrzebnych obrażeń. To jeszcze brakuje oczywiście doświadczenia 40 punktów, więc no, pokonanie tych dwóch rózgowiczów raczej nic nie da. O, dzięki temu, że tutaj jest złodziej. O nie. Musiałby tutaj akurat stanąć. Kurde. Ona sobie chyba tędy właśnie będzie mogła przejść dalej. Trudno. Nie pomyślałem o tym. Bo w ten sposób, jakbym się ustawił, to musiałaby znowu zataczać kółeczka. Dzięki temu nie udałoby się jej tak łatwo dojść do mojego złota, bo zapewne tam będzie chciała teraz sobie polecieć. Dobra, to zrobimy teraz tak. Wejdziemy sobie w tego rózgowicza klanów, zdejmiemy rózgę w następnej turze. Kościej tam będzie się człapał jakoś, powoli. No długo to ja się nim już nie nacieszę, no bo to już 26 tura. A on w 50. mnie zdradzi. Więc trzeba będzie pamiętać, że no przynajmniej te kilka tur przed zdradą, żeby być gdzieś blisko miasta, żeby w razie czego jednostki sobie wrzucić. O, jednak tam lecisz. No dobra. Może być. Idzie jakiś kolejny dowódca. No chyba cały czas są weryfikowane te moje pomysły. Najpierw miałem iść na Imperium i klany, później na Legiony. Teraz znowu taka bliska obecność wojsk Imperium zmusi mnie do tego, żeby jednak z nimi walczyć, więc będę w takim rozdarciu przez dłuższy chyba czas i po prostu będę walczył z tym, co nadciąga z obu stron, aż w końcu to się trochę uspokoi i będę mógł się bardziej skupić. No i no taka po prostu jest ta misja, że przeciwnicy są wszędzie. No, tam było jeszcze w ogóle, tu jakieś puste miasto chyba było i dlatego oni tam lecą z taką chęcią. Szkoda, bo oni to przejmą, będą mieli tam siedzibę. Dzięki temu będą mogły Legiony sobie zrobić szybko rózgowiczkę. No to oczywiście czary lecą, no bo to moja rózgowiczka na terenach, gdzie są zasoby wroga jeszcze. No i oczywiście muszą wlatywać czary. Czy to przypadkiem mi nie zabija nekromanty? No chyba właśnie zabija. Rzucenie i tak, jakbym miał nawet manę, żeby rzucić cień, to by mi to nic nie dało. Bo rózgowicz klanów tam stał, więc bym tego nie zasłonił. Dobra, nie zabiło mi to. Jednak się troszeczkę uzdrowiłem. Gdzie ty mi teraz pójdziesz? W sumie to nie jest aż takie ważne. No, tylko że dobra, wejdź do stolicy, bo ja nawet nie wiem, gdzie ona będzie chciała iść. Zasoby i tak ma tutaj. Więc raczej sobie nie będzie wymyślać cudów. Tobie się nie uda tutaj przejść, no szkoda. To by wypadało jednak usunąć rózgę. Co bym zresztą zrobił?
nawet po prostu na razie usunąć, albo zobaczę może. Ja, ty masz 17 punktów życia, on mi jeszcze raz to pewnie rzuci. No dobra. Zmarnujmy manę na cień. Inna będzie widoczność dla klanów, inna dla Imperium. Bo to, że tutaj było na czerwono, to znaczy, że to jej zasięg wzroku był, a to jest... A ten z klanów, więc na pewno oni tego nie będą widzieć. No, najważniejsze, żeby w nią nie uderzyli. Co chcesz? To mnie najbardziej interesuje w tym momencie. Asi, co ty tu masz? No, nic szczególnego. Dobrze by było wejść gdzieś głębiej w tereny wroga. Przydałoby się trochę tych szkieletów puścić, żeby jednak przeczesać ten teren. O! Wzgowiczka z białym czarodziejem. Bardzo ciekawe. No, tu jacyś dowódcy. Tam byłoby dalej miasto. No i takie rzeczy się tutaj dzieją. I tu trzeba być oczywiście postawić kolejną rózgę. No. W ogóle jak tutaj z budynkami wygląda? Jest skarbiec dłuż, tutaj nie ma nic, ale doświadczenia wam brakuje i tak sporo do kolejnego poziomu. Więc stworzę sobie kolejną upiorzycę. No, na razie to sobie i tak siedź w mieście. Weźmiesz sobie później jakiegoś tam wojownika. Przejmiesz tą manę piekielną, później się dobierzesz do tej runicznej. Po tym jak pokonamy tego centaura. Co przy takiej zranionej armii wcale nie musi odbyć się bez strat, więc może znowu się wrócę do miasta. Tak raczej postępy jakieś szybkie nie będą. A szkoda. O, nie wiem, no to najwyżej się przejmie te zasoby. No i będę na pewno narażony na kolejnych Ruskowiczów. Kości tutaj staram się nim jakoś przypilnować w miarę, żeby nie przejmowali mi tych zasobów. No i to jest tyle, co mogę zrobić. No i rzeczywiście mógłbym wtedy się już ruszyć dalej. Z tym rycerzem Pegazów akurat sobie Kościej by poradził. A on wcale jakoś chętnie nie chce iść dalej. Pewnie dlatego, że po prostu tutaj nie może przejść. Bo mimo iż jest to jego sojusznik, to musi przejść obok niego. No a wtedy by wpadł w walkę z elfem. Więc tak się trochę niefortunnie ten krasnolud ustawił. Ja też bym zerwał przymierze za takie rzeczy. Aha, rózgowiczka zaraz mi usunie moją rózgę i złoto już będzie niestety w posiadaniu legionów. No i tutaj jeszcze będą mieli miejsce, przez które będą mogli wylatywać mi ciągle. To jest też bardzo niedobre. No więc trzeba będzie znowu się wracać na wojska legionów. Jakby to się udało jakoś szybko ogarnąć, to wtedy no naprawdę mógłbym mieć już z nimi spokój i wtedy bardziej się skupić na tym, co nadciąga z Imperium i klanów. No mogłem to zrobić od początku już. Już nie lecieć na to, tylko właśnie byłbym pozbawiony zasobów. To by też było niedobre. No też trudno jest w takiej sytuacji utrzymać wszystko w porządku. Musiałbym mieć naprawdę dwóch równorzędnych dowódców. A i tamten Rózgowicz mi dość daleko uciekł. A ja niestety nie mam szpiega i nie wiem, co ten dowódca na przykład klanów ma i tamten strażnik królewski, który sobie tam biegł. A dobrze byłoby wiedzieć, żeby mógł po prostu oszacować. No i tu nawet tutaj nie masz szans dobiec. A szkoda, szkoda. Jakoś chciałem się chyba w ogóle... Zapomniałem ruszyć wcześniej. No i ona mi tutaj zaraz wleci i będzie robić problemy.
I tak nawet zresztą tego teraz nie mogę przejąć. No to weź tutaj się ustaw, żeby ona sobie nie myślała, że może wszystko. W to bym wszedł, tylko... Ty jesteś tak zraniony. Kurde. Zdrawiać cię tym... Zdrowie cię. Żebyś nie dostał w pysk. Rózgowiczka dostanie, no ale to... Ona sobie da radę. No dokładnie, no bo gdyby on miał te swoje 20 punktów życia, no to by został zestrzelony. A tak, mimo iż daliby radę któregoś z nekromantów pokonać. Dobra, nie, ty to atakuj. No, teraz się pojawia w sumie problem. Bo zombiak będzie zestrzelony. Ale to się musi bronić. To nie dadzą rady, nie? Oczywiście się któregoś sparaliżuje i problemu nie będzie. A może nawet im się uda. No, ponad 135 obrażeń jest razem, a jeszcze to 5 obrażeń podciągnąć dla nich, no to nie jest problem zresztą. Dobra, no i jest w końcu ten wojownik szkieletów kolejny. No i jest dostęp do many runicznej, którą teraz pewnie ona będzie chciała przejąć, a nawet niech sobie próbuje. Życzę jej powodzenia. Dobra, czy tutaj się opłaci w ogóle? No nie, nie opłaci się wchodzić bardziej. Co najwyżej możesz... Sprawdzimy ile tutaj było. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. No, powiedzmy, że dotąd, bo jeszcze bym miał 21, to by dotąd mógłby mi podejść. A, bo ty jesteś ranny zresztą. To bardziej tutaj bym musiał liczyć, ile ma tego ruchu. Za daleko też nie podejdziesz, więc możemy troszeczkę śmielej tutaj podejść, myślę. Dobra. Ty zgodnie z planem przejmiesz to w następnej turze. Oczywiście, o ile ona się stąd usunie, to będzie taka możliwość jak najbardziej. No na razie takich wielkich postępów w odsłanianiu mapy i w ogóle jakichś przejścia gdzieś dalej na dalsze tereny, no to nie ma. Po prostu trzeba eliminować to, co się tutaj kręci, a nadchodzą ze wszystkich stron. Mana runiczna się oczywiście przyda. Również przydałaby się mana życia, która jest troszeczkę dalej. No ale przejęcie jej niestety... Sens przyjmowania tej many byłby dopiero wtedy, kiedy byśmy sprzątnęli tam dobrze te tereny z Imperium i Klanów, no bo nawet gdybym to przejął, to bym to zaraz mógł stracić, bo rózgowicze tu, widząc nie swoją rózgę, to zaraz po prostu biegną, bo uwielbia robić masę rózgowiczów i rózgowiczek i złodziei i marnować te pieniądze. No to oczywiście złoto już tracę, więc niestety dochody się zmniejszą. Tutaj jeszcze, jak na złość, legiony sobie wychodzą. O, ty nawet z tronem walczysz, więc ty jesteś chyba coś wart. No niedobrze, że ja nie wiem, co oni mają. Ten szpieg by się przydał. Tak to bym wiedział, co ja mogę atakować, na co zwrócić tam uwagę. A tak to na ślepo trzeba atakować, niestety. Dobra, klany widzę, że przestraszone muszą iść dalej. A wieża magiczna jest oblegana. Takie mam wrażenie, że oni zaraz tutaj z chęcią coś wykupią. Dobra, ty chyba nie jesteś Emgle Wojny, więc będziemy mogli podejrzeć, co masz. Za chwilę wyślemy tam szpiega do klanów. O, a Imperium właśnie odkryło szpiega. No ale dobra. Jak do tej pory po prostu wiedziałem, co oni mają. Jesteś w stanie to przejąć? No, doskonale.
O to mi chodziło. Zdarzało się niemało ruchu. No to dobra, no to się poświęć. I tak muszę ustawić tu rózgę i tak, więc mogę zawalczyć z tym ścierwem. I postaw swoją rózgę tutaj. Już ty, księciu, nie idź tutaj, wyślij szpiega. Cały ruch ci zejdzie. Otóż masz weterynarza i miotacza płomieni. No to już byłby trochę większy wysiłek, ale on ma najprawdopodobniej pierwszy bądź drugi poziom, bo nie ma więcej jednostek. Więc nie byłoby też tak trudno. Trzeba byłoby to otruć oczywiście, żeby kościej tutaj dał radę. No nie byłoby, myślę, tak źle. Nawet jedna trutka by dała radę, bo miotacz płomieni by raz zaatakował. 120 punktów życia, w dwóch turach bym mu odjął. A z przodu by sobie kościej dawał tutaj radę tankować, to także nie jest to jeszcze aż tak trudne dla niego. No a legiony, no to legiony. Trochę teraz otrzymały swobody, więc z tego korzystają. No i dobra, co by tu zrobić teraz? No, co ty tutaj masz? O, ty jesteś dużo groźniejszy. Z tobą by trzeba było zrobić porządek na pewno. No właśnie. Trzeba będzie zdecydować. Ewentualnie mógłbym się oczywiście ratować tym, że blokowałbym tutaj szkieletami. No to by jeszcze mogło tymczasowo być jakieś rozwiązanie, tylko że nie miałbym many cały czas. Gdybym miał taką iluzję piekielnego ogara na przykład. O, to by było bardzo dobre. Zaledwie 50 many piekielnej, którą mam i zdobywam, więc to jeszcze się utrzymuje przez 3 tury, więc na spokojnie mógłbym tego używać, no ale takich czarów nie mam. Oczywiście nie zawsze by to trwało 3 tury, bo złodzieje zapewne by mi zdejmowali tą iluzję. Ale to bym sobie na przykład kościołem wykończył coś takiego, złodzieja. Ustawiłbym iluzję gdzieś dalej, kawałek, za kościołem, żeby po prostu nie wszedł wróg w niego przypadkiem. Byłoby dobrze. Iluzja by tutaj mogła mi to ugrać. O proszę, a gdzież to Imperium podąża? Jakiś samotny tropiciel się zgubił. Trafił do piekła. Albo po prostu jest na dobrych dragach. Dziwne, że nikogo nie atakował. Legiony sobie tutaj poczynają coraz śmielej na moich terenach. Na szczęście nie ma tutaj rózgowiczki żadnej. Chociaż za chwilę się pewnie wyłoni. Chociażby ta, która mi przed chwilą usunęła rózgę. Także trzeba będzie się chyba skierować właśnie dalej. No i dobrze by było nawet też tymczasowo mieć ten sojusz z legionami, ale to już od początku musiałbym ich olać i zaciekle walczyć z Imperium i klanami. Nic przy tym nie robiąc z legionami, to wtedy by to miało rzeczywiście jakiś sens. A tak no to raczej sensu tutaj nie ma. Tego złodzieja pewnie stracę. A jednak nie. Ciekawe. Bardzo ciekawe to, co on tutaj zaprezentował. Dobra, tutaj ten romantik, czy jak on się tam nazywał, wyszedł z miasta, zapewne zostawił tego olbrzyma w mieście do regeneracji i wziął sobie jakieś inne jednostki. Tak mi się wydaje. No, wziął sobie weterana albo wojownika z miotaczem toporów. Więc w sumie... No, gdyby się tutaj na przykład zechciał pojawić, to byłoby fajnie. Ale nie liczę na to. Dobra, skoro ty tutaj już dotarłeś, to spróbuj. Zobaczymy, czy będzie co tutaj kraść. Jest golem, jest wezwanie do broni. Proszę cię, ukradnij chociaż raz, żeby się wam udało coś, co? Dziękuję bardzo. To się przyda, zapewne. No i mógłbym w sumie tego pana się pozbyć. Skoro już mogę,
to ja to zrobię. Z wielką chęcią. Drugi poziom. Wzmacniasz miotacza, który jest troszeczkę lepszy, więc musiałbym więcej razy tutaj. Tylko teraz tak. No musiałbym jeden paraliż wrąbać w niego. Bo on może w drugiej turze również zaatakować. Może nawet się bronić nim. Teraz ma i tak 53 obrażenia. No jeden niech się obroni. No ty zaatakuj. Tu wejdzie paraliż, więc w drugiej turze mu zejdzie. Kurde, prawie że mi go zabiłeś. Akurat 5 obrażeń podciągnąłeś, tyle ile mogłeś. Tutaj tak, paraliż wejdzie. Nawet jeśli będzie przed nekromantami, to i tak już nic nie zrobi. Dobra. No dobra, ty się dalej broń. Ty możesz zaatakować. Bo i tak procentowo byś miał podobnie z tym życiem, jak i przeciwnicy. Ty uciekasz. No to ciekawe. Ale czasami się tak zdarza, że w trakcie walki właśnie dowódca zdecyduje się uciekać. No, w sumie nawet mogłem atakować, ale upiorzycy się udało być przed weteranem. To było bardzo dobre. To jest jednak fajna rzecz, że mam tą inicjatywę. To jest szansa właśnie bycia przed krasnalami. No a przed olbrzymami, no prawie że mam pewność. Kilka tutaj przedmiotów. O! Dość dużo eliksirów przeróżnych. No i trzeba będzie się iść uzdrawiać, no niestety. Jedna tura, no tutaj dwie. No dobra. Już wolę jednak w stolicy. Dobra, ty tutaj, no to... A idź dalej, no jak cię stracę, to cię stracę, trudno się mówi. Trochę to będzie bolało, no ale... Takie rzeczy się zdarzają. Dobra, wiesz co? Nie, nie chcę tego złodzieja chyba wysyłać. Nie chcę. Jakoś mi szkoda. No i dobra, może spróbuję się jednak skupić na tych legionach. Chociaż mam z tyłu głowy to, że ten mędrzec sobie tam wędruje. Jeżeli on zdecyduje się gdzieś tutaj iść na moje tereny, no to będę miał przechlapane, bo sobie z nim po prostu nie dam rady. Więc dobra, awaryjnie mogę tych szkieletów używać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo trzeba się skupić na jakiejś jednej rasie naprawdę, bo jeżeli by to tak przeciwko wszystkim walczył, to będzie wolno bardzo szło. Ja bym sobie chciał w miarę już jakąś tutaj stabilizację zapewnić i jakieś źródła tutaj dochodu i many i złota, żeby bądź co bądź te kolejne budynki stawiać. Na razie jeszcze jestem bezpieczny. O, tutaj nawet Imperium mi trochę pomaga. W sumie to oni to robią dla siebie, ale takimi działaniami też działają na moją korzyść, bo oczyszczają tutaj legiony. W sumie dobrze. Mogą sobie tam działać. To nawet bardzo dobrze. Co nie zmienia faktu, że i tak bym chciał na te legiony pójść. Mimo wszystko. No właśnie, bo już nadchodzą gruzgowiczki na moje złoto. Jakby już miały tego mało. No i cóż. Trzeba będzie przyznać, że niestety, ale stracę kolejne złoto i już będę tylko 100 dostawał na turę. To jest bardzo mało. Znaczy 150, bo jeszcze przy moim mieście mam złoto, no to dobra. To się troszeczkę uszczupli skarbiec. Z 250 na 150, no to jednak jest odczuwalne.
Ciekawe, co ten mędrzec. O! Plany tutaj. Mędrzec się jednak tutaj przemieszcza. I tu jeszcze jakiś wychodzi bohater, więc no. Siłą rzeczy chyba będę musiał się tutaj skupić na nich. Żeby tutaj wyczyścić tych groźniejszych trochę dowódców. Tylko, że stan zdrowia, jakim tutaj jesteście, no to raczej nie pozwala mi tutaj za wiele zrobić. Mój książę, No, możemy spróbować, tylko że szanse na zatrucie będą zdrowie niezbyt duże. To już lepiej wyzwać go na pojedynek. Choć jestem świadomy tego, że to może być raczej średnie. Co ty tu masz? Regenerację i wigoru. Wow. Ładne talizmany posiadasz. Ale no, trzasnę cię dwa razy, no to chociaż tyle. Chociaż ty masz bardzo mało inicjatywy. Oczywiście możesz oszukać. To nie jest powiedziane, że nie. Ja mam 37, a nie 40, no ale mogę uchronić nekromantów. A miotacz ciapciorów w sumie może mi tego tutaj zdjąć. Kurde. No to trochę też ryzyka jest jednak. Musiałbym czymś zarzucić tutaj. 2 razy 15 może. No już niech będzie. To mi wtedy pozwoli jednym nekromantom zniszczyć miotacza. Jeżeli się oczywiście uda być szybciej. No bo wtedy stracę nekromantę najpewniej. Co niestety może się zdarzyć. Ale dobra, wejdźmy. Złodziej tutaj zrobił w sumie swoją robotę. A ty się broń. Też się broń. Dobra, weterynarz tam nie szalej. O, dobra, jestem szybszy. Właśnie tym najbardziej zranionym nekromantom. Trafił wszystkich, pięknie. W sumie to wy możecie to rozwalić, chociaż no, najbezpieczniej będzie po prostu gościa sparaliżować. Najbezpieczniej będzie. To, że tam lodowy sobie będzie tłukł tym swoim lodowym złomem, no to zaboli, ale bardziej zabolałoby stracić trzech nekromantów. Tak więc no, rozumiecie, że wolę jednak postąpić w ten sposób. Dobra, tu sobie pomieliliście trochę. To mnie zabolało, oczywiście, ale ja z tobą tutaj kończę, panie weteranie. Oczywiście mogłem się skupić na lodowym, ale nekromanci niekoniecznie muszą być szybsi od niego. No i teraz tutaj zostało zmielić tego lodowego olbrzyma na kostki lodu. A później może posłużyć do jakiegoś pysznego szejka, albo jakiegoś drinka, albo whisky. Whisky z lodowym olbrzymem. Dobra. Kula czcigodnego wojownika. Nawet mógł sobie to założyć. Przecież mógł korzystać z kul. Ale te talizmany, których nie użył. Być może użył je na jakichś innych walkach, ale to tego się dowiemy, jak będzie, jak przyjdzie do sprzedaży takich przedmiotów. To się dowiemy, czy zostały one użyte wcześniej, czy też nie. Dobra, ty to lecisz tam w ogóle bez żadnego ryzyka. Za dużo to ja tutaj nie posiadam armii. Ach, tu by się przydało zrobić porządek z tym dziadostwem. No, ale nie da rady. Po prostu nie da rady. Mógłbym zrobić sobie jakiegoś dowódcę nowego, tylko że ja go to zaraz sprzątną. Albo tu rzucić szkielet, to sobie by musieli lecieć tam. No nie, nie ma to sensu. I tak to stracę, bo on nie da rady na dwóch od razu. Więc no, nie ma co wydziwiać. Dobra. Też masz tutaj całkiem porządną tą armię, więc nawet możliwe, że ty mnie zaatakujesz. To nie jest zbyt dobra sytuacja. Kurde. Pytanie, czy szkieletem cię w ogóle przyblokuje, jakbym stanął tak? No to by nie było nawet głupie.
Musiałbyś wtedy odejść w ten sposób, czy coś takiego. A nie, tutaj już jest obiekt, czyli on musi wejść w walkę ze mną. No chyba, że przejdzie sobie w ten sposób. To wtedy jest to możliwe. No ale dobra, miejmy nadzieję, że mnie jednak nie zdąży zaatakować. I że nie będzie tak źle. Dobra. O, no jest średnio, ale jest stabilnie, powiedzmy. To jest chyba drugi właśnie z tych dowódców, bo mają po dwóch dowódców każdy z raz, takich silniejszych, na wyższym poziomie. Więc gdybym się pozbył tego drugiego, no to już bym miał klany z głowy tak naprawdę. Tamten strażnik królewski z tym synem Mimira, co sobie stał, no to on sobie stoi po prostu w miejscu, chyba że tam ma straż albo bronienie miejsca, więc jeżeli bym jakoś blisko podszedł, to wtedy by tylko zaatakował, ale akurat tacy dowódcy nie są groźni, bo nie przemieszczają się po mapie, więc jakaś tam kontrola, powiedzmy, jest nad ich działaniami. One są wiadome z góry. No a w przypadku takich dowódców, którzy się poruszają swobodnie, no to nie do końca się da przewidzieć, co będą chcieli robić, więc trzeba będzie się tego pozbywać. Legiony za chwilę mi odbiorą złoto, zapewne, i będą leciały zaraz na moją manę śmierci. Nie postawiła, to ta druga pewnie postawi, nie. Nie mają złota chyba, nawet na różgę, skoro nie stawiają. Legiony tu się kręcą oczywiście, no trzeba będzie sprzątać to wszystko, no ale... Jeszcze się okaże, że w następnym odcinku nawet nie zacznę sprzątać Legionów, bo się tak bardzo zaabsorbuje tymi klanami i Imperium. Ten tropiciel być może jest takim tym właśnie z silniejszych dowódców Imperium. To byłoby nawet dobre, bo gdybym się wybierał na Legiony, to od razu bym upiekł dwie pieczenie na innym ogniu. Dobra, tędy sobie mogą iść, więc ten... O, tutaj... A, sobie to przejmuj zresztą. To i tak nie jest na razie moje, więc się nie będę obrażał. Atakuje jednak, no co za dziad jeden kalwaryjski. Ja nie mam za bardzo szans. Ach, kurde. W razie czego trzeba będzie chyba wczytywać. No, ty i tak nie uciekniesz, więc coś muszę zrobić. Kurde. Znaczy nie widzę za dużych szans na wygranie tego. O, ty mi tak sprzątnąłeś, no. Zrobiłeś to sprytnie, trzeba przyznać. Dobra, atakujcie. Upiorzyca niech ucieka. Ach, kurde. No niezbyt to wygląda obiecująco. No szkoda, że dał radę zaatakować jednak dziad jeden, no ale nic nie zrobię. Muszę teraz wszystkich powskrzeszać, ty jeszcze weterynarza dostałeś, kurde. Słabo. Czy ja mogłem to zrobić lepiej? No, no niekoniecznie. Nie dało się chyba raczej. Nawet gdybym wczytał, to i tak mi to nic nie da. Żebym tutaj coś poprawił. Nie miałem many nawet. Szkoda. Mógłby ten wtedy z tej strony mnie zajść. A jakbym się gdzieś tutaj ustawił, no też by mi to nic nie dało. Właśnie tak myślę, czy może by jednak nie wczytać, ale raczej by mi to nic nie dało. Dobra, to w następnym odcinku pomyślę, czy wczytam sobie może gdzieś poza grom. Jeszcze raz spróbuję to zrobić tak, żeby mnie nie zaatakował. No jeśli się nie będzie dało, no to po prostu rozpoczniemy od tego momentu i tyle.
No, krytyczny moment, no ale trzeba po prostu uciekać stąd i tyle, no i nie mam innego wyboru. Ale przeżyjemy, to damy radę. Tylko będzie. Trzeba będzie dużo wskrzeszać. No ale to wszystko w tym odcinku. W następnym się dowiecie, co się wydarzy. I tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.